poprzednim odcinku. Czy ja właśnie zjebałem? Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tokyo Dark. Kontynuujemy nasze śledztwo od flashbacka. Czemu nie? Kotek, możemy z nim pogadać. Dzień dobry, panienko Fluffington. Co u ciebie? Szczęśliwie nie. A cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Zakładam, że Kazuki już wyszedł, ha? Zabawnie, nie. Nie wygoniłaś go, prawda? Nie gryzłaś i nie drapałaś. Unikliwie, nie. Cóż, w takim razie w porządku. Byłaś dla niego dobra ostatnio, prawda? Szczęśliwie, nie. Gdyby tylko Yukimura podzielił twój entuzjazm. Coś mi mówi, że on sobie z tym poradzi. Potrzebnie? Nie. Czy musisz się bawić teraz? Nie. Boże. W porządku. Gdzie schowałeś swoją zabawkę tym razem? Sanity plus 5, nerwica minus 5. O, jak fajnie. A właśnie, czy moje statystyki? What the fuck? Nasze statystyki są zachowane, pomimo tego, że jesteśmy 6 lat do tyłu. Czy tam miesięcy, już nie pamiętam. Look at laptop. Nie no, mieliśmy znaleźć tę zabawkę. Może gdzieś tu jest. Sypialnia. Cat toy, pick up. Maneki Neko to jest ulubiona zabawka panienki Fluffington. I ona ucierpiała miesiące bycia rzucaną dookoła bodajże. Jeśli znajdę coś innego ciekawego po drodze, to powinnam kupić. Kto wie, być może przyniosą nam dobre szczęście. To wszystko? Nic tu nie ma? Okej. Pobaw się z maneki Neko. For the life of me? Nie mam pojęcia, dlaczego tak bardzo to lubisz. Nie. Cóż, jaki powód by to nie był? Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Nie. Sanity plus 5, nerwica minus 5. Aaaa. Cute. Okej, to teraz laptop, I guess. Czytaj. Co to jest? Kazuki musiał na to patrzeć, zanim wyszedł. A shrine, czyli kapliczka, czerwona farba. To wszystko ma znaki... Znaczy, to wszystko ma znaki jakiejś sprawy, na którą pracował ostatnie miesiące. Yukimura dawał mu piekło. Mówił, że... Co? Mówiąc, że taka drobnostka marnuje środki policji, ale on się nie poddał. Nie mogę powiedzieć, że rozumiem to, jeśli mam być szczera. Gonienie jakichś dziwnych dzieciaków i wandalów nie jest w jego stylu. To jest dziwne. On był dosyć obsesyjny, jeśli o to chodzi. Ale kiedy go pytam o detale, on po prostu mnie odrzuca. Może go zapytam, kiedy wróci. Właściwie, gdzie on jest? To jest trochę męczące być z kimś, kto ma własny grafik cały czas. Przynajmniej kupił kawę, zanim wyszedł. W przeciwnym razie byłby w świecie bólu. No nieźle. Bijemy swojego mężczyznę, jak nie przynosi nam kawy. O, chyba, że to była przenośnia. Witaj, sąsiadko. The fuck? Pani Donat. Kabluza. Konnichiwa. O, hej Yumi. Czy ty, chcesz wejść? Nope,
Jestem w drodze na zewnątrz, ale chciałem ci to wręczyć. To definitywnie ma odrzucający zapach, chyba. Starożytny przepis mojej rodziny. Kremowe curry donaty. Coconut to był ten... kokos, miód, proszek kury, curry. Ale sekretem jest 5 pikantnych papryczek chili, które są ukryte w maśle. One mają niezłego kopa. Ci źli chłopcy oczyszczą twoją duszę ogniem, od środka i na zewnątrz. Czekaj, jak chili mogą być ukryte w maśle? Yumi, nie jestem taka pewna. Ach, 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 nie musisz mi dziękować, twoje ciało mi podziękuje, jak je zjesz. Ale w każdym razie, co u ciebie? Wszystko, co widzę ostatnio, to jest jakieś spakowane jedzenie i śmieci z jakiegoś tam sklepiku. Musisz o siebie zadbać. Byłabym szczęśliwa, gdybym mogła dla ciebie gotować, dla waszej dwójki znaczy się. Zawsze was przyjmę. Co powiesz na dzisiejszy wieczór? Albo może jak skończysz pracę? Dzisiaj może być ciężko i nasze zmiany są dosyć późne. Chyba, że nie przeszkadza ci, jak przyjdziemy o drugiej w nocy. Masz rację, sąsiadko. To jest wystarczająco kiepskie, kiedy ty coś tam klomping w nocy? Jestem zaraz pod tobą, wiesz? Co znaczy klomping? Wybacz, Yumi. Możesz to zrzucić na Kazukiego. Ja jestem tak lekka jak piórko. Nie przepraszaj. To jest cena za życie pod kimś tak interesującym. Ale ponownie. Był pewien czas, kiedy zaczęłaś śpiewać o 4 nad ranem. Krzyczałaś coś o nocy, która nie mogła się zakończyć do czasu, aż zaśpiewałaś jakąś piosenkę idolską. Co to właściwie było? Ehehech, jest w porządku, możesz o tym zapomnieć, jeśli chcesz. Jeśli mam być szczera, podobała mi się. To było zapewniające, znaczy upewniało mnie w tym, że się wyluzowałaś bodajże. Plus, lubię myśleć, że to daje mi okno, żeby zobaczyć prawdziwą stronę detektyw Ito. Wiesz, co mam na myśli? Moja prawdziwa strona, hach? Cóż, ja lubię karaoke. W takim razie powinnyśmy się kiedyś wybrać razem. Mogę śpiewać po angielsku również, jestem pro. Moje koleżanki myślały, że... jestem... połowicznie? Jestem dosyć utalentowana, widzisz. Cholera, to jest mój telefon z pracy. Och, okej, powinnam wracać w każdym razie, ale Ayami... Nie zapomnij o mojej ofercie, okej? Odwiedź mnie kiedyś. Zrobię to, przepraszam Yumi, i ja muszę to odebrać. Hi. Tutaj Ito. Kazuki, czy to ty? Tak, to ja, dzięki, że odebrałaś. Nie wiedziałem, do kogo mam zadzwonić. Zastanawiałem się, gdzie odszedłeś. Dlaczego dzwonisz do mnie na ten telefon? Nie jesteś teraz w pracy, prawda? Wybacz, nie mogłem tego tak zostawić. Myślę, że zrobiłem wielką przerwę. W czym? Tajemnicy zniszczonej maszynki do kawy? Heh, nie. Niestety... ta sprawa będzie musiała zostać nierozwiązana. Sprawa kapliczki, nad którą pracowałem. Myślę, że odnalazłem jakiś trop. Wszystkie kapliczki mają powiązanie z ludźmi, których imiona są napisane w kawanie, chyba nie. Jest wiele metod, żeby zapisać kawanę w znakach chińskich, że nie widzieliśmy połączenia.
To tak jakby nasz podejrzany chodził w górę i w dół Tokio, chodząc do kapliczek jedna za drugą, szukając kogoś. To by wyjaśniało, dlaczego ślad był tak randomowy? Nie wiem, czy trop. To nie wyjaśnia dziwnych znaków, ani losowej przemocy. Nie, ale to jest początek. Musiałem przejrzeć nagrania i myślę, że ona będzie w Kamakurze. Mam zamiar tam się teraz wybrać. Mogę się tam dostać w ciągu godziny. Co ode mnie potrzebujesz? Niedługo tam dotrę, więc zacznę pracować nad nogami? Znaczy, nad pracą z nogami? Nie wiem. Pytając ludzi w okolicy i zobaczę, co wiedzą. W międzyczasie, kiedy ty tam dotrzesz, potrzebuję czegoś bardziej oficjalnego. Nie wiem, co znaczy surveillance footage, publiczne nagrania i tym podobne. Nic wielkiego, ale razem powinniśmy coś odnaleźć. Ech, więc ja dostaję nudne rzeczy. To za to, że pojawiam się późno, hach? Haha, postawię ci drinka później, obiecuję. Ayami, uważaj na czerwoną farbę. Ona była na wszystkich scenach kryminału. Zobaczymy się wkrótce. I bądź ostrożna, jeśli mam rację, ta osoba może być niebezpieczna. Jej! To ja się napiję herbaty. Czasami się wieszam, bo mam chrypkę. W retrospekcji sposób, w jaki Kazuki brzmiał przez telefon, był dziwny. Pod jego normalnym entuzjazmem było zawahanie. Delikatne zawahanie w głosie, które mówiło mi, że coś jest nie tak. W tym czasie... I chalk it up to overwork after all. A że pracował zbyt wiele i nie spał zbyt długo. Gdybym tylko wiedziała i nie postawiła ściany normalności, żeby ukryć się przed tym, co? Zamiast wyjaśniać jego obsesję i ignorując, kiedy on... Co? Zamiast wyjaśniać jego obsesję sprawą i ignorując go, kiedy on rzucał i przekręcał się, ja powinnam z nim porozmawiać. Nie wiem. Jeśli mam być szczerą, nie byłam jedyną, która próbowała zignorować rzeczywistość. Kazuki był brutalnym detektywem? Kazuki był w tym dobry, kiedy on coś złapał, w sensie jakiś trop, to on podążał za nim, nieważne jak bardzo był niebezpieczny. Trzymał mnie w ciemności tak długo, jak tylko mógł, ale koniec końców on mnie potrzebował. Więc kiedy mnie wezwał, starał się jak mógł, żeby się śmiać i żartować, żeby usunąć zapach. To działało, ponieważ ja na to pozwoliłam. Jezus Maria, ale chrzaniłem tłumaczenie. 10 godzin czekania, aż przetłumaczę jedno zdanie. Kirena sakura. Powiedziała piękna sakura. To fajne. Cześć. Aha, żadnego haj? Witaj w Kamakurze. Konnichiwa. Właściwie szukam informacji. Informacji? Cóż. Trafiłaś w dobre miejsce. Moje imię brzmi Magira. Czy wiedziałeś, że nie jestem zwyczajnym uczestnikiem tego miejsca, czy osobą przebywającą w nim, ale również prowadzę innych? Jack of all trades. Widzę z twojego pustego spojrzenia, że mi nie wierzysz, ale jestem najlepszym, jakiego możesz tu znaleźć.
Nawet nie jestem z tych okolic, ale wciąż mogę ci powiedzieć wszystko o tym miejscu. Guidebooks, mapy, internet, pach. Same głupie zabawki dla amatorów. Ja wszystko mam tutaj. Racja, to jest... wspaniałe? Magira, czy to jest japoński? Japońskie. W każdym razie... Właściwie... Jaką ochronę masz na tej stacji? Czy tutaj są jakieś kamery wokół miasta? Ech, kamery, powiadasz. Myślę, że powinnam wyjaśnić. Jestem detektywem z metropolitańskiej policji w Tokio. Ach, rozumiem. Nie należę do kolesi, którzy znają się na sprawach dzisiejszych. Datach i ludziach i takich tam rzeczach. Niektórzy nazywają mnie mistrzem czasu i... identyfikacji. A, chwileczkę, muszę to całe przeczytać. Co? Co to jest? Minutiaeof. Gdybym wzmocnił moją niesamowitą wiedzę i zdolności, żeby sprawdzać jakieś minutiae wydarzeń, mógłbym stać się wspaniałym detektywem. Nie wiem, co to jest minutiae. Pierwszy raz takie słowo na oczy widzę. Tak, jestem pewna, że to prawda, więc w porządku. Może to bardziej ci się spodoba. Czy możesz mi powiedzieć o kapliczkach wokół, w okolicy? Może jakieś... na drodze? O, wiem. Wzdłuż tej ulicy jest stara kaplica i... Tak? Ta kapliczka jest... stara i... fajna? No dalej. Okej. Więc daty naprawdę do mnie nie należą. Nie pasują. Ale to nie było fair. Złapałaś mnie, kiedy nie byłem przygotowany. Ja naprawdę mam sporą wiedzę. Jep, wierzę ci. Więc gdzie jest ta kapliczka? Łatwizna. Po prostu idź ścieżką w prawo. A może to było w lewo? Przepraszam. Nie jestem dobry w kierunkach. O, rozumiem. Więc co właściwie wiesz? Cóż... Ludzie z okolicy mają pewną dziwną aurę, wiesz? Ale ty tego nie wiedziałaś. Tak, ja... poszukam jej sama. Dzięki. To miało sens. Okej, to... Gdzie ja mam iść? Tędy? O, coś tu było? Nie. Tu coś jest. Przeczytaj znaki. Czerwona farba. Myślę, że Kazuki miał rację. Ale dlaczego ten dom? Ja na razie to zostawię. Jakieś forensajsy będą w stanie coś z tego wydobyć. Może. Może ktoś z policji? O, tu coś jest. Brama do kaplicy. Znaczy... No kapliczki. Dzielenie między świętym i nami, śmiertelnikami. Kaplica, do której to należy, musi być przed nami. Znaczy, przede mną właściwie. Bambusy. O, co tu jest? Widzę coś na rzece i to ma na sobie czerwone znaki. Muszę to delikatnie wyjąć. Tylko jak? Może byłabym w stanie użyć jednej z tych bambusowych kijów, czy cokolwiek to jest. Ale nie będę w stanie tego zrobić gołymi rękoma. Czyli musimy to postrzelić, żeby to się rozbiło. Znaczy rozwaliło. Naprawdę nie powinnam tego robić, ale och well. Nie ma innej drogi. To będzie najszybszy sposób, żeby zdobyć trochę bambusa. Profesjonalizm minus 5, sanity minus 5. Serio? Użyjmy bambusa. Używając zniszczonego bambusa, mogę popchnąć ten obiekt z wody. Znaczy wypchnąć go, nie niszcząc go. To jest przepustka do pociągu. I tak jak myślałam, ma na sobie czerwoną farbę. Powinnam pójść do stacji i sprawdzić, do kogo to należy.
Czyli to wszystko tutaj. Okej. W takim razie wracamy. Halo. Witaj. W czym może ci pomóc, wspaniały Magira? Odnalazłam tę przepustkę nad rzeką. Czy możesz mi powiedzieć, do kogo to należy? Ta, jasne, po prostu... Czy to jest krew? O, te czerwone znaki. Nie, to jest farba. Tak myślę. Ty myślisz? Krew naprawdę do mnie nie pasuje. To definitywnie nie jest krew. Powąchaj to. Powąchaj? Nie, nie, nie ma potrzeby. Wierzę ci. Racja, to nie jest krew. Daj mi to. W porządku. Część z tego dostała się na mnie. Ale jest w porządku, nie ma problemu. To tylko farba. To nie jest krew. Nie, to nie jest krew. Głęboki oddech, Magira. Racja, przepraszam za tę tymczasową utratę spokoju. Pozwól mi, żebym bezproblemowo odnalazł właściciela tej przepustki. Cholerna rzecz. Ja po prostu przeciągnę to z powrotem. Jeszcze raz. Aha, zobaczmy. Szczęście mi pozwoliło poznać właściciela tej karty. Ona należy do Mai, najmłodszej córki rodziny Kawana. Bardzo interesująca rodzina. Och, i dlaczego są interesujące? Cóż, oni posiadają dużą część ziemi w tej okolicy i dali sporo pieniędzy do lokalnych kapliczek również. Często widzę, jak Mai pracuje tutaj. Dom obok stacji z powieszonymi ubraniami na zewnątrz należy do jej babci. Oprócz Mai, oni wszyscy są Cloistheret Lot, nie wiem. Ona zazwyczaj jest bardzo ostrożną dziewczyną. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ona wyrzuciła, albo raczej upuściła swoją przepustkę, nie wracając do mnie, żebym tego poszukał, albo coś z tym zrobił. W końcu wiem wszystko o tych przepustkach. Jestem ekspertem, jeśli chodzi o przepustki pociągowe. Mai jest dobrym dzieckiem. Chyba nie sądzisz, że ona jest powiązana z... Nefarious types, do you? Nefarious, że złymi ludźmi? Nie, żebym o tym coś wiedziała. Jestem pewna, że to nic takiego. Ale mogłabym z nią porozmawiać. Cóż, gdyby ona tutaj była, prawdopodobnie byłaby u babci. Czy jest coś jeszcze, o czym chciałabyś wiedzieć? To wszystko na teraz. Dzięki. Dobra, to idziemy do babci tej całej. Obok stacji powinna być brama. Czyli chyba tutaj. Albo i nie. A, tu są te właśnie powieszone ubranka, czyli tutaj. Wygląda na to, że nie ma nikogo w domu. Drzwi są zamknięte, więc się nie otworzą. Ciemne pomieszczenie pokryte kurzem. Ciężko uwierzyć, że ktoś tutaj mieszka. Zapukaj ponownie. Wciąż nie mam odpowiedzi. Myślę, że pójdę w stronę kapliczki. A czy shrine to nie tyle kapliczka, co świątynia, ale... W świątyni są kapliczki, więc po prostu mówię na to kapliczka. Shrine Gate. Okej, to idziemy do świątyni. Co to było? To tak jakby dźwięk był za mną. Przepraszam za wejście. Jestem z policji. Czy ktoś tu jest? Mam dziwne spadki FPS-ów, co nie powinno się wydarzyć nawet. Nie wiem czemu. Kim jesteś? Jak weszłaś do mojego domu? Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. Nazywam się Ito i jestem z policji. Drzwi były otwarte. Myślisz, że jeśli jesteś z policji, to możesz po prostu wejść do mojego domu bez pozwolenia? Myślałam, że zamknęłam drzwi.
co powiedziałaś o swoim imieniu, nie żeby to miało znaczenie. Kimkolwiek jesteś, nie powinnaś tu być. Weszłaś tu sama, więc możesz też sama stąd wyjść. Drzwi, wiem, że je zamknęłam. Czy ty za mną podążałaś? Podążałam? Nie, ja szukam twojej córki, szukam twojej wnuczki, Mai, i chciałam zapytać cię o czerwone znaki na zewnątrz. Mai, co ty od niej chcesz? Ona jest dobrą dziewczyną, zostaw ją samą. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję, to policja, która węszy wokół mojego domu. Kiedy przybyłam tutaj, chciałam być sama, więc moja rodzina i ja możemy żyć w spokoju. Wszystko, co robisz, to przyciągasz niepotrzebną atencję. Nie obchodzą mnie te znaki. Więc, czy wiesz, do kogo one należą? A, bo raczej czym są, sorry. Kiedyś byli ludzie, którzy robili czerwone znaki, żeby się nie zgubili. Dla tych, którzy odeszli. Prawdopodobnie są to prace wandali. Czy ty to słyszysz? Dlaczego po takim czasie? Emiko, czy to ty? Nie, ona odeszła. Dlaczego to cię wzywa? Być może to ty uwolnisz mnie od tego cierpienia. Być może te stare kości wycierpiały wystarczająco dużo. Jeśli to chce odejść, w takim razie oddam ci to. Wow, zwolnij, daj mi co? O czym ty mówisz? Pomożesz mi, prawda? Zabierz to ode mnie. To chcę pójść z tobą. O nie. O Jezu, Sanity nam spadło. To nie jest normalna maska. Sanity minus 5. Co się dzieje? Pant, zmęczyliśmy się. Przepraszam, drogie dziecko. Przepraszam, co to jest? Czuję się dziwnie. Straciliśmy lata, próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie. Bezowocne lata, nie mam pojęcia. Muszę stąd wyjść, przepraszam. Tak, zabierz to z tego miejsca. Jak tylko tego dotknęłam, to tak jakby soczewki, przez które widziałam świat, zaczęły być całe rozmyte i straciły skupienie. Moja wizja zaczęła się kręcić i zmieniać, moje nogi zaczęły robić się gumczaste. I jakiś okropny zapach zaatakował moje nostrza. Poszłam w stronę wyjścia, musiałam się wydostać z tego domu. Ciekawie. No coś tu jest. Czym się zdawało? A więc dostaliśmy jakąś przeklętą maskę. Cudownie. Co teraz? Fala chorób, która zaatakowała mnie, zaczęła znikać, kiedy wyszłam z tego starego z domu Kawana. Natychmiast mój umysł zaczął zapisywać, że to, czego doświadczyłam, było przypadkowe. Uczucia, które powstały przez brak snu i dziwny wypadek. Po kilku wdechach wiosennego powietrza mój ból głowy zniknął. Z każdym krokiem za drzwiami silna emocja, którą czułam trzymając maskę, zaczęła się oddalać również. Może to ta stara kobieta Kawany, nie wiem o co chodzi z Kawaną, sprawiła, że mój umysł trafił do tak dziwnego miejsca. Jakie inne wyjaśnienie mogłoby tutaj być? Ale kiedy oddalałem się od tego domu, zatrzymałam się i zaczęłam się pocić. Miałam ciarki na skórze, coś było nie tak. Maska wciąż była w mojej garści. Moje kostki zaczęły robić się białe, trzymając to tak mocno.
Dlaczego? Dlaczego tak to trzymałam? Zanim znalazłam odpowiedź, dobiegł krzyk z kierunku kaplicy, aka świątyni, który zniszczył moje myśli. Przerwał. Hej, biegniemy do świątyni. Nie wiem, czemu jestem uparty i ciągle chcę powiedzieć kaplicy. Go to the shrine. O, to ona. Jej. Tego dnia w świątyni zobaczyłam Reinę po raz pierwszy. Dziewczynę, którą Kazuki gonił i która byłaby morderczynią 6 miesięcy później. Jej oczy wciąż latały, czy coś, nie wiem, sprawiając, że jej poczytalność była niemożliwa do odczytania. Do tego dnia nigdy przedtem jej nie widziałam, ale ona wydawała się być znajoma. Kiedy zbliżałam się do niej, zaczęłam czuć się dziwnie. Przy nożu była Majka Vana, która musiała być tutaj przyciągnięta. Chwilę po tym, jak tu przybyłam. Znaczy, zanim tu przybyłam. Nawet w tym ciepłym powietrzu wiosennym czułam dreszcze. O, Kazuki. Co mam tu zrobić? Mam podejść. Tanaka! Co tu się dzieje? Wszystko jest pod kontrolą. Ito, zostań za mną. Kim ona jest? Powiedz jej, żeby odeszła. Jeśli ona tego nie zrobi, obiecuję. Proszę, nie krzywdź mnie. Ja niczego nie wiem. Proszę. Reina, to jest moja partnerka, detektyw Ito. Powiedziałem ci, że ona przybędzie. Pamiętasz? Widzisz? Ona stoi zaraz za mną. Tak jak powiedziałem, nikt nie próbuje cię oszukać. Co zajęło ci tak długo, Ito? W każdym razie, zachowuj się normalnie i podążaj za mną. Przywitaj się. Hej. Twoje imię brzmi Reina, prawda? Tak. Cześć, Reina. Nazywam się Ayami. Jestem przyjaciółką. Proszę, pomóż mi. Ty nie jesteś moją przyjaciółką. Nic o mnie nie wiesz. Ja jej nie ufam. Oddal się. Nie postawimy kolejnego kroku, obiecuję. Wiesz, moja partnerka jest dużo mądrzejsza ode mnie. Może powinnaś jej powiedzieć to, co powiedziałaś mi. O głosach i... jak ty to nazwałaś? Och, racja. O ciemności. Nie chcę o nich mówić. Powiedziałeś, że sprawisz, że to zniknie. Czy naprawdę możesz to zrobić? Tak jak powiedziałem, spotkałem innych ludzi takich jak ty. Oni byli bardzo chorzy, ale kiedy poszli ze mną, zdobyłem dla nich pomoc i było z nimi lepiej. Jestem chora? To nie jest prawdziwe? To prawda. Pomimo, że tobie może się to wydawać inne, to nie jest twoja wina. To nie jest? Nie, oczywiście, że nie. Gdybym był na twoim miejscu, również bym się bał. To nie jest prawdziwe, to nie jest prawdziwe, to nie jest prawdziwe. To prawda. Nie, jesteś w błędzie. Ty nie możesz z tego wszystkiego zobaczyć. To, co jest na dole, co pożera wszystko, pożera mnie. Nie widzę niczego, Reina. To jest piękny wiosenny dzień, nic więcej. Tutaj nie ma nic. To jest pod nami, przez cały czas. To szepcze, pokazuje mi rzeczy. Rzeczy, które chcę, żebym zrobiła. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Pod nami nic się nie znajduje. Wiem, że to jest kłopotliwe, ale byłaś chora od dłuższego czasu. I nie polepszy się, jeśli nie pozwolisz mi ci pomóc. Nie, ty kłamiesz. Chcesz mnie zranić, tak jak wszyscy inni. Zrobię to sama. Zawsze byłam sama. Potrzebuję maski. To jest jedyny sposób, żeby to naprawić, więc odsuń się.
Reina, tutaj nie ma maski. Czy to nie jest prawda, Mai? Tak, oczywiście. Ja nie wiem nic o żadnej specjalnej masce w tej świątyni. I Reina, Mai by cię nie okłamała, prawda? Nie ma powodów, żeby się zraniła, skoro ona nic nie wie, prawda? Cisza, wasza dwójka, pracujecie razem. Aha, to prawda. Wiem, że ona tutaj jest. Gdzie jest maska? Gdzie jest maska? Proszę, przestań. Ja nic o niej nie wiem. Ja nie wiem, obiecuję. Po prostu mnie wypuść. Hej, hej. Rozmawialiśmy o tym przedtem, prawda? Przemoc sprawia tylko, że wszyscy są nerwowi. I ludzie robią głupie rzeczy, kiedy są nerwowi. Nie wiem jak wasza dwójka, ale ciężko jest się skupić na pustym żołądku, a ja głoduję. Czy nie jesteście głodne? Wiecie co jest moim ulubionym jedzeniem? To pizza. Hej, Mai. Jaka jest twoja ulubiona pizza? Pizza? Chcesz wiedzieć o... ja nie wiem. Ja lubię margheritę? Cóż, to jest dosyć nudne, ale to klasyk. A co z tobą, Reina? Jaka jest twoja ulubiona pizza? Mogę jakąś dla nas zamówić. To byłoby znacznie milszą rozmową niż po dwóch stronach świątyni, prawda? Pizza, ale co z... Obiecuję, że porozmawiamy o tym wszystkim później, ale najpierw pizza! Ja lubiłam pizzę również, przedtem. Nie teraz. Wcześniej. Przedtem. Przed czym, Reina? Może możesz mi o tym opowiedzieć? Nie, nie, nie! Nie chcę o tym mówić. Pomijając to, ja nie mogę jeść. To sprawia, że czuję się chora. Od tego dnia. Nie, nie, nie! Przestań o tym myśleć! Mamo, wszyscy... Wiem, że to wszystko wydaje się być niemożliwe. Jest wiele rzeczy, przez które musisz przejść, żeby ci się polepszyło. Choroba umysłu może atakować twoje ciało również. Założę się, że lekarze znajdą sposób, żeby ci pomóc również. Hej, Ito, dołączysz do nas, prawda? Jaka jest twoja ulubiona pizza? Boże. Co jest nie tak z tymi lagami, wytyfy? Ty również! Wybraliśmy Margheritę, by the way. Seems to be all the rage, widzisz? No one's out to get you. Aha, nikt nie ma zamiaru cię złapać. My wszyscy chcemy załatwić to bezpiecznie. Przestań, nie chcę słyszeć nic więcej o tym. Nie rozumiesz tego? Ja nie zatrzymam się, dopóki jej nie dostanę. Co masz na myśli? Odłóż ten nóż, Reina. Wtedy będziemy mogli ci pomóc z tym, czego szukasz. Nie, ja wiem, co robicie. Ta dziwka wie. Oni ukrywają to przede mną, ale ja wiem, że to jest to. Ja czuję, że to jest. I jeśli ona mi tego nie odda, to mam zamiar sprawić, żeby mała Mai krwawiła. Reina, posłuchaj mnie. Jestem pewien, że gdyby Mai wiedziała cokolwiek o tej masce, to by ci powiedziała. Mai! Mai! Nie! Ona! Ta za tobą! Powiedziałeś, że jest twoją przyjaciółką. Dlaczego byś skłamał? Ja je słyszę. Widzę to wokół niej. Cienie, głosy. Masz na myśli Ito? Ona nic o tym nie wie, Reina. Ty po prostu się jej obawiasz i ten strach sprawia, że twoja choroba się pogarsza. Musisz mi zaufać, że to co widzisz nie jest tutaj. Nie, przestań kłamać, nie rozumiesz tego. To jest prawdziwe, ona to widziała. Ale dlaczego? Dlaczego to jest przebudzone? Dlaczego, 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 dlaczego? He? Co to jest? Czy wy to słyszycie? To brzmi jakby dobiegało od tego. Nie, 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 nie! Oddaj to! Czy ty tego nie słyszysz? O Boże, spraw, żeby to przestało. Powiedziałeś, że mi pomożesz, więc spraw, żeby przestało. Proszę, spraw, żeby przestało. Proszę. Powiedz Reinie o masce.
Tanaka, nie sądzę, że ona kłamie. Myślę, że to widziałam. Ito, o czym ty mówisz? Maska. W domu, w którym mieszkała babcia Mai. W domu babci Mai, ona pokazała mi maskę. Wiedziałam o tym. Okłamałeś mnie. Oddaj mi ją. Ito, dlaczego nic nie powiedziałaś przedtem? Przepraszam, Tanaka. Skąd miałem wiedzieć, że to ma z tym cokolwiek wspólnego? Czy to znaczy, że nie jestem chora? Że mi nie pomożecie? Nie, nie. Nie, okłamaliście mnie. Powiedzieliście, że to nie jest prawdziwe, ale ja to widziałam. Ja to słyszałam. To jest przebudzone. To jest przebudzone. Odsuńcie się. Przybyłam tutaj dla maski. Ja ją skrzywdzę. Powiedziałam, że tak zrobię, jeśli skłamiecie. Nikt cię nie okłamał. Maska, którą ma Ito. Mogą być dziesiątki takich masek. Nikt inny niczego nie słyszy, więc uspokójmy się i zacznijmy na nowo. Ach, Kazuki, nie czuję się zbyt dobrze. Ayami, co się dzieje? Dlaczego nie możecie tego usłyszeć? To krzyczy. Sprawdźcie, żeby przestało. Sprawdźcie, żeby przestało. Kazuki, ja przepraszam. Przed tym dniem możliwość użycia mojej broni na innym człowieku nigdy nawet nie przeszła mi przez myśl. W moim umyśle robienie tego było porażką jako detektyw. Znak, że nie przemyślałeś wszystkiego wystarczająco dobrze, że wszystkie inne opcje zawiodły. Ayami, którą znałam, nigdy nie skierowałaby pistoletu w dziewczynę, ale nagle, kiedy stałam pod tymi sakurami, czy tam drzewami, coś tam, Ayami została wymieniona na kogoś innego. Przechodziłam przez własne ciało, patrzyłam na przerażoną dziewczynę, identyczną do mnie. Zaczęłam ściskać pistolet, broń. Moje myśli zaczęły się gubić w tysiącach przerażających głosów. Chciałabym stracić przytomność, albo nie pamiętać tego, co zrobiłam, że to nie jest prawda. Pamiętam każdą chwilę, każdą sekundę, każdą twarz, która na mnie patrzyła w przerażeniu. Na to, co zrobiłam. Kill her. O Jezus. Ito, co ty robisz? Ito, odłóż tę broń. Nie rób tego. Krzyki Kazukiego nie dosięgły moich uszu. Świat, który widziałam chwilę wcześniej, nie istniał. W niej byłam tylko ja, dziewczyna i głos, który powiedział mi, żebym zrobiła jedną rzecz. Więc ją zrobiłam. Wow. What the fuck? Why? Kiedy wstrzeliłam, Reina spojrzała na mnie i się uśmiechnęła. Zastanawiałam się, czemu się uśmiechała, wiedząc, co właśnie się z nią stanie. To tak, jakby wiedziała, co się ze mną dzieje. Ona patrzyła na mnie, oko w oko, kiedy pocisk przebił jej czaszkę. Uśmiech, który nigdy nie opuszczał jej twarzy, nawet wtedy. Nawet po tym, jak zmarła. Jezus Maria, ten odcinek jest jeszcze dłuższy od poprzedniego. Dobra, jako że ta gra ma system autozapisu i nie wiadomo, kiedy te dialogi się skończą, pozwolę sobie zakończyć tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się w ponownym. Mój głos właśnie umiera, bo ten film trwa prawie godzinę. Więc dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba i że wkrótce usłyszymy się w kolejnym materiale z Angels of Death oraz Tokyo Dark. Ta gra jest cudowna. Trzymajcie się. Cześć!